Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bananową chmurkę. Zrobimy ciasto kruche. Potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, 3 łyżki cukru pudru, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 dużą łyżkę kwaśnej śmietany, 10 deko masła i szczyptę soli. I zarabiamy kruche ciasto. Masło ścieramy na tarce o dużych oczkach i ciasto zarobimy, wyłożę do formy i dam do lodówki na 30 minut do schłodzenia, a później będę piekła na złoty kolor. To jest tak około 20 minut w 170 stopniach. Kruche ciasto zarabiamy bardzo szybciutko. I zrobimy kruche ciasto, a później zrobimy bezę. W tej samej formie. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Forma o wymiarach 17 na 27 cm. Składniki połączymy i ja sobie z formą dam do lodówki na 30 minut. Szybciutko wyrabiamy kruche ciasto. Tak. I już mam ciasto zarobione. I tak jak wspominałam, dam do formy. I z formą wstawię do lodówki. Ja sobie tak ciasto rozprowadzam po całej powierzchni. Możemy rozwałkować, ale ja sobie tak ręcznie rozprowadzam, wyrównuję i przed pieczeniem ciasto ponakuwam widelcem. Tak. I na 30 minut, a później na 20 minut do piekarnika do pieczenia. A teraz schładzamy w lodówce 30 minut. Ponakuwamy oczywiście, tak jak mówiłam, przed pieczeniem widelcem. Ja to robię w taki sposób. I ciasto będziemy mieli do ciasta bananowa chmurka. Kruche ciasto już mam pięknie upieczone, a teraz zrobimy bezę. Na bezę będziemy potrzebować 4 białka, łyżkę mąki ziemniaczanej, 4 łyżki cukru i szczyptę soli. Białka z cukrem i szczyptą soli ubijam na sztywno. Białka już mam ubite na sztywno. Dodaję mąkę ziemniaczaną i należy dokładnie pomieszać. I tak przygotowaną bezę dajemy do tej samej formy, w której piekło się kruche ciasto. I bezę będziemy suszyć około 20 minut w 160 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że zależy od piecyka. Każdy ma inny piekarnik i inaczej to wygląda. Więc może się umówimy, że suszymy na złoty kolor. Całą powierzchnię wyrównuję i beza wędruje do piekarnika.
zawędruję do piekarnika na 20 minut. Kruche ciasto oraz bezę mamy idealnie upieczoną, a teraz zrobimy bitą śmietanę. Potrzebować będziemy pół litra bitej śmietany, 3 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Żelatyna musi być płynna. Mieszamy dotąd, dopóki nie będzie płynna. I mam 4 łyżki cukru pudru. Śmietanę ubiję z cukrem pudrem i połączę z żelatyną, a później złożymy ciasto. Mam również 4 banany i będziemy banany dawać do ciasta i mam tutaj tężejącą galaretkę. Banany zalejemy tężejącą galaretką. Mam galaretkę, rozpuściłam, 2 galaretki rozpuściłam w szklance wody i ta galaretka już jest tężejąca. Teraz ubijam śmietanę z cukrem na sztywno i połączę z żelatyną. Śmietanę już mam ubitą, żelatynę, nie wiem czy widać, mało miejsca, żelatynę rozmieszałam, jest całkowicie płynna i cienkim strumieniem wlewam żelatynę do śmietany, mieszam. I teraz już składamy ciasto. Pomieszamy jeszcze, aby mieć pewność, że składniki są idealnie. I część śmietany wykładamy na kruche ciasto. Nie za dużą ilość. Tak 1/3. Rozprowadzamy. Układamy, kroimy banany. I układamy banany. Banany najlepiej jak pokroimy pod skosem. Ja zaraz pokażę. Pod skosem to w taki sposób. I układamy banany na śmietanie. Do zależności od wielkości bananów. Jedne banany mamy większe, jedne mniejsze. Ja miałam 4 sztuki, ale trudno jednoznacznie powiedzieć, ile tych bananów położę, bo nie wiemy, jakie banany będą w przekroju i jak to będzie wyglądało. I banany zalejemy tężejącą galaretką. No, moim zdaniem chyba 3 by wystarczyły, no ale tak. I teraz banany już mam ułożone i zalewam całość tężejącą galaretką, a na wierzch dam pozostałą i śmietanę. Pozostawiłam i już jest taka dosyć mocno tężejąca, ale musimy ją rozprowadzić po całej powierzchni. I teraz na wierzch wyłożymy pozostałą śmietanę.
Możemy odczekać, zrobić to etapami, ale ja po prostu wykładam śmietanę i na wierzch damy upieczoną bezę. I będziemy mieli bananową chmurkę. Wyrównujemy. I ciasto wędruje do lodówki, najlepiej na całą noc. Ja to tak przykrywam. I teraz należy delikatnie z bezy zdjąć papier. Możemy to zrobić po całkowitym zastygnięciu, a możemy i tak bananowa chmurka wędruje do lodówki na całą noc. I tak oto wygląda chmurka bananowa. Wierzch możemy posypać prażonymi migdałami. Migdały na suchej patelni prażyłam na złoty kolor. Jest to niekonieczne, ale ja lubię takie chrupiące migdałki. I ukroimy kawałeczek. Myślę, że o, świetnie wygląda. I tak oto wygląda bananowa chmurka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Bananowa chmurka.